dostęp do łazienki. Natomiast, no, to, no proszę Państwa, to, to chyba to jest logiczne, że mamy empatię, no kto by mógł ograniczyć, no, kto by mógł ograniczyć dostęp do łazienek, kto to wymyślił, no to naprawdę... To wszystkie takie pytania zadają. Ale to nie to wymyślają te osoby, którym takie głupoty przychodzą do głowy. Proszę Pana, jeśli chodzi o... Naprawdę ci, którzy tam protestują, mają stworzone no, warunki takie, jakie można stworzyć. Posiłki, łóżka rehabilitacyjne. Rozmawiamy ze swoim szefem kancelarii, szef kancelarii rozmawia z szefową kancelarii Sejmu i to jest wszystko, co jest potrzebne. Jak był, proszę Państwa, protest pani u pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, to też było mówione, że kanapek nie dostają. Dostawały wszystko, co było możliwe. Więc to są te fake newsy, które wychodzą najprawdopodobniej z tych samych środowisk nieprzychylnych politycznie Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o te emerytury, to